Zadanie 5. Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 km na godzinę, to przejechałby tę trasę w czasie o 6 minut krótszym. Oblicz z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz. Wprowadzamy oznaczenia. X to będzie prędkość kolarza. Natomiast Y to czas. I tu uwaga, Y będzie to czas mierzony w godzinach. W zadaniu mamy pułapkę i to niezłą. Jest tutaj 6 minut. 6 minut musimy zamienić na godzinę, co da nam 1 dziesiątą godziny. W przypadku, gdy nie zamienilibyśmy jednostek, niestety całe zadanie będzie wyzerowane. I teraz układ równań. Prędkość razy czas to jest oczywiście droga, czyli w tym przypadku będzie to 60. I teraz druga część zadania: co by było gdyby? Gdyby jechał z prędkością o 1 większą, czyli x plus 1, to przejechałby trasę o 6 minut krócej, czyli y minus i tutaj nie 6, a 1 dziesiąta. I chodzi oczywiście o tą samą trasę, czyli równa się 60. Mamy układ równań, możemy go rozwiązać. Tradycyjnie z pierwszego równania wyznaczam y i wstawiam do drugiego. Następnie wymnażamy to wszystko, czyli będę miał 60 minus 1 dziesiąta x plus 60 przez x odjąć 1 dziesiąta równa się 60. 60 mi się redukują. <laughs> Mnożę sobie to przez x, nawet przez minus 10x. I otrzymam po uporządkowaniu x kwadrat plus x, widzę tutaj, i minus 600 równa się 0. No, już zakładam, że takie mnożenie obustronne czy porządkowanie każdy z Was umie. Liczymy deltę. Pierwiastek z tej delty wynosi 49 oraz x1, x2. x1 hmm, będzie to minus 1, minus 49 na 2. No, wielkość ujemna, więc prędkość nie może być ujemna, więc to odrzucamy od razu. I druga. Drugie miejsce zerowe, to nam wyjdzie 24. No i zobaczmy, o co nas pytali. Pytali nas, z jaką prędkością jechał ten kolarz. X nasze to prędkość kolarza, a więc w tym momencie mamy koniec zadania. Wystarczy podać elegancką odpowiedź, że kolarz jechał z prędkością.